Witajcie, z tej strony Art Halina. Dzisiaj będziemy robić różyczkę z foamiranu. Bardzo łatwa do zrobienia. O, się prezentuje. I do tego zrobimy też pączek. Ja robiłam tą różyczkę z takich wykrojników. To jest 5,5 cm, 4,5 cm, 3,5 cm. Taka różnica jest między płatkami. Oraz użyłam takich dwóch wykrojników na te podlistki, tak? Na te zielone podlistki. Tutaj będzie nam potrzebne dwa płatki. Jeden płatek i jeden płatek. Czyli będziemy robić z czterech płatków. I teraz możemy zacząć od barwienia. Każde płatki barwimy tak samo. Będę używać tuszu Archival, bo to będą niebieskie. I do barwienia używam takiego patyczka do uszu. Bo po prostu tak jest mi łatwiej. I barwimy w ten sposób. Też można tym barwić. Tylko trzeba częściej nabierać. Bo tutaj jest wata. Tu sam brzeg barwimy. Oj. Sam brzeżek na każdym płatku. I teraz odwracamy i tą czystą stroną rozmazujemy. Rozcieramy. I teraz jeszcze musimy tutaj, jak to wygląda, musimy teraz tutaj ten przybarwić, ten rand, kant, nie wiem jak to się nazywa, w ten sposób. Albo możemy sobie to zrobić na... O, będzie łatwiej. Każdy płatek tak samo. To jest szybciutka róża do zrobienia. Jest prosta, bez wysiłku. Każdy będzie mógł ją sobie zrobić. Ale taka wydaje mi się atrakcyjna. I tak wygląda nasz płatek pofarbowany. Wszystkie płatki farbujemy tak samo. W ten sposób. I jeszcze na pączek. No i teraz będziemy modelować. Bierzemy żelazko, bierzemy płatek i tak jedną stroną. Nie będziemy tutaj rolować ani nic, tylko po prostu przykładamy jedną stroną tutaj, tak, i zaginamy drugą stroną tutaj delikatnie na samym brzeszku, żeby się nie oparzyć, uważać. I mamy zrobiony taki zawinięcie. I wszystkie płatki robimy tak samo. Jak już tak zrobimy, to sobie tutaj tak chwytamy i tutaj ten środek troszkę nagrzewamy
i w ten sposób wyginamy, tak? Nagrzewamy. O, w ten sposób. Tylko ten środek nagrzewamy. I wyginamy. Środek nagrzewamy. I wywijamy. No tak, żeby to tak wyglądało. I już mamy zrobiony jeden płatek. Nic tutaj nie robimy więcej. Jeden płatek zrobiony. Teraz następny robimy tak samo. I już wymodelowaliśmy płatki. To będzie różyczka, to będzie pączek. Teraz potrzebujemy sobie zrobić z folii na pączek. Ja zawsze w folii biorę tyle, ile największy płatek, tak? O, w ten sposób. Tak sobie tutaj urywam. Żeby to był ten środeczek. A tutaj chyba nam wystarczy tak ten. Zwijamy sobie i tworzymy taki stożek. Nie musi to być tak idealnie, równiutko. To i tak będzie schowane. Tylko żeby była odpowiednia wielkość. Przymierzamy sobie, czy nam się zmieści. Ok, zmieści się. I jeszcze ten drugi. Od razu zrobimy. Przymierzamy. I teraz ja tutaj nakuwam, bo ja robię te różyczki na drucikach. Przebijam to na skroś, tutaj przebijam, nakładam drucik, przeciągam go tutaj i tutaj go daję troszkę kleju na gorąco. I tutaj go przykleję.
Jeszcze tutaj można uformować. I tutaj też daję odrobinkę, by przykleić ten drut od spodu. O, już mamy taki zrobiony. Drugi robimy tak samo, przeciągamy. Dajemy odrobinkę kleju, żeby przykleić. I tutaj mam zawsze pewność, że mi ten drucik nie wypadnie, jak w ten sposób mocuję. Na dole odrobinkę kleju i przyklejamy. I jest gotowe. I teraz będziemy sklejać róże. Ja będę kleiła takim klejem, nie klejem na gorąco, tylko takim klejem jednosekundowym. Nie przepadam za nim, ale bo sobie zaraz całe palce pokleję, ale to po prostu jest łatwiej mi nim kleić. To jest nasza róża, a tu jest pączek, tak? Kleimy po kolei, tak? Robimy dziurkę. Mocujemy nasz stożek i przymierzamy sobie jeden płatek. Jest ok. Nakładamy na cały płatek klej. I przyklejamy tak, żeby schować stożek, tak żeby folii nie było widać. Już mamy zrobione. Ten pierwszy. Teraz bierzemy z naprzeciwka. Może każdy inaczej klei. Ten środeczek ja kleję w ten sposób. Wyklejcie sobie tak jak chcecie. Nakładamy tutaj klej też na cały płatek. Przykładamy i sklejamy. Ściskamy tutaj i sklejamy. I chodzi o to, żeby nie było widać folii. Teraz już po kolei nakładamy sobie klej, tak nie całkiem. Zawsze sobie można jeszcze dokleić, dołożyć kleju. Trzeba to robić, żeby to było estetyczne, żeby nie było widać kleju. Tu dokładam jeszcze. I skleję. I zostały nam dwa płatki. O, możemy sobie tutaj przymierzyć. Zawsze można płatki sobie jeszcze ponaciągać. W Amiranie to jest możliwe. Gorzej jest z materiałem. Tam już się nic nie naciągnie. Dlatego tam trzeba bardzo dokładnie modelować. Pamiętamy cały czas, żeby nam czubek nie wychodził, tak? Musimy tak to kleić, żeby zawsze ten czubek był niżej niż płatek. Ja tutaj stopniowałam płatki. Ja zresztą zawsze stopniuję płatki. Ja nie robię kwiatu róży z jednego rozmiaru płatków. Dlatego, że powinno się tak robić. Wiele osób robi ten błąd, że robi z jednego rozmiaru i wtedy wychodzi im kapusta. To jest wszystko do góry.
środek jest do góry. Ach, ten tutaj, ten drucik jest taki jakiś beznadziejny. Ten papier odchodzi. Robię sobie dziurkę. Może przejdzie cały. Nakładamy drugi płatek. No. No widzicie, co za drut. Dobra, poradziłam sobie. I teraz sobie tutaj przymierzamy, jak to nam wygląda. No i widzicie, i pączek musi być schowany. Zawsze ten następny płatek musi być wyżej, żeby ten pączek był nisko. I teraz nakładamy klej tylko tutaj na jeden bok, tak? I przyklejamy. I znów tutaj na jeden bok, na jedną stronę. I przyklejamy. Tylko z tej jednej strony. Tu nakładamy klej po jednej stronie. I przyklejamy. I tutaj się staramy włożyć, tak? Żeby tu przykleić, żeby to wyglądało fajnie. I zobaczcie, już mamy taki mały pączek. Można założyć teraz ten podlistek zielony i już będzie pączek. No ale my robimy róże. To dalej tu sobie zrobię dziurkę, żeby mi przeszło. Nie no, nie przechodzi mi z tym papierem. Chyba go odetnę po prostu. Trudno będzie bez papieru, bo to się tak nie da pracować. Wkładamy w dziurkę i zobaczcie, już mamy różę prawie zrobioną. Nakładamy tutaj klej od spodu. Układamy sobie, żeby się płatki mijały, mniej więcej. Tutaj przyciskamy chwileczkę. I róża prawie gotowa. Tam, gdzie widzicie, że coś tam się nie dokleiło, bo to tak ten klej tą wykołaczką się nakłada, to jest inaczej. To zawsze można dołożyć jeszcze kleju, żeby to się nam dobrze podkleiło. Ok, i już mamy różyczkę prawie skończoną. Tam wszędzie trzeba podoklejać, żeby wyglądało estetycznie. I teraz następny płatek, ostatni, bo robimy ją z czterech płatków. I tu też nakładamy sobie klej spodem. Układamy sobie, żeby płatki nie leżały na sobie, tylko żeby się mijały. No, mniej więcej. Przyciskamy, żeby nam się skleiło. I różyczka gotowa. I taka nam wyszła różyczka. Teraz musimy
założyć, zrobić ten listek, podlistek. Ja wycięłam z takiego wykrojnika, to jest chyba jakiś wykrojnik po esencji, ten większy, a na pączek wycięłam taki mniejszy, z zielonego famiranu irańskiego. Z tym, że ja jeszcze tutaj troszkę go zmniejszę, bo ja nie lubię takich szerokich tych podlistków, które wszystko zasłaniają, cały kwiat, tym bardziej w pączkach. A szybciutko sobie obetnę, znaczy odchudzę ten płatek. No. I tutaj jeszcze sobie nacinam, tak do połowy listka. Ten mały też sobie nacinam, tylko nacinam, tego już nie odchudzam, bo ten jest chudy. Że niech tak zostanie, jak jest. Ok. I chwileczkę na żelazko, dosłownie na chwilkę. Kładam i roluję, też nie za długo, tak żeby tylko te końcówki były, zrobiły się cienkie. Rozkładam i tutaj na dole trochę rozciągam, żeby było to takie, żeby nam tam pozakrywało te wszystkie niedoróbki nacięcia. Mamy już taki podlistek zrobiony. Ten drugi też na chwileczkę tylko. I robimy tak samo. Składamy. I rolujemy. Jak rolujemy, to on się też nawet trochę tam wyciąga. Jest trochę większy. I też trochę go na dole rozciągamy delikatnie, żeby nie rozerwać. To jest wąziutki, ale ma taki ten swój urok. Możemy jeszcze troszeczkę go jakby wcisnąć, tak, żeby był taki, bo to będzie do pączka. I teraz bierzemy ten listek zielony. Ja nakładam tutaj klej. Tam gdzie się nie doklei, to zawsze można jeszcze kleju dołożyć. Nakładam tu klej. No i sobie tutaj próbuję przyłożyć tak, żeby zakrywać te nacięcia, tak? Widzicie? W ten sposób. I tutaj przykleję. Jak nie ma kleju, zaraz sobie dołożymy. Też dołożymy, żeby po prostu te wszystkie nacięcia, co widać, żeby je schować, żeby to wyglądało estetycznie. Nikt nie zagląda od spodu do kwiata, ale ja lubię tak mieć to dopracowane, żeby to było tak jak należy. I już mamy zrobioną całą różyczkę. O, w ten sposób wygląda. Od spodu wygląda. Teraz jeszcze zrobimy szybko pączka,
Robimy go na tej samej zasadzie. Sobie dziurkę. No tutaj ten papierek też muszę chyba obciąć, bo będzie mi spadał. Przymierzamy sobie jeden płatek. No jest ok. Nabieramy kleju na całym płatku. I przyklejamy. Przyklejamy tak, żeby zakryć folię. Tak z góry, żeby nie było widać folii. Nie ma tu kleju, to dokładamy. I się przyklei. O. I taki mamy. Już jeden zrobiony. Teraz bierzemy ten naprzeciwka. I przyklejamy. I teraz bierzemy ten płatek mniejszy. Wbijamy. I robimy tak samo jak poprzednio, tak? Przyklejamy tylko jeden bok. Tutaj dajemy tylko klej na jedną stronę. I przyklejamy. Tylko tą jedną stronę. I z każdego miejsca tak samo. No jak mi niewygodnie na tym druciku. Tylko przyklejamy jedną stronę. I tutaj się też dajemy z jednego boku i staramy się tutaj to włożyć, tak? Żeby to miało jakąś taką ciągłość. Ok, i już mamy zrobiony pączek. Nic tutaj nie przyklejamy, tak zostawiamy. I teraz wkładamy zielone. Tak między, tutaj staramy się między te powkładać, tak? Sobie teren przykleić, żeby to po prostu schować, żeby tego nie było widać. Można zawsze trochę przesunąć, żeby to wszystko ukryć. Ok. I pączek mamy zrobiony. Teraz można troszkę poodsuwać, tak. Chociaż przy pączku to te zielone to takie jest raczej razem. O, tak to wygląda w ten sposób. I mamy zrobione. Różyczkę. Robiliśmy różyczkę, pączek. Zrobiłam jeszcze takie. Jak podoba Wam się to, co ja robię, subskrybujcie mój kanał. A ja będę dalej dla Was coś tam wymyślać i robić.